Cześć, tu Eliza Szeliga-Kraust z akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli dobedu.pl. Mam do Ciebie pytanie, czy chcesz wiedzieć, jakie 3 elementy możesz zastosować w swojej pracy, aby zwiększyć zaangażowanie rodziców Twoich przedszkolaków? Co ciekawe, po ich wprowadzeniu Wasze relacje będą bardziej szczere i zwiększy się szacunek rodziców do Twojej pracy. Chcesz poznać te 3 elementy, które pomogą Ci zminimalizować problem roszczeniowych rodziców i podniosą Twoją satysfakcję z wykonywanej pracy? I tu nie chodzi o zmianę pracy czy jakąś magiczną sztuczkę. Chodzi o to, że te 3 kroki pomogą Ci zbudować pozytywne relacje i zwiększą zaufanie rodziców do Ciebie i przedszkola. Chcesz wiedzieć, co to za elementy? W takim razie oglądaj to wideo do samego końca. Obiecałam, że zdradzę Ci strategię, która pomoże Ci zbudować lepsze relacje z rodzicami Twoich podopiecznych. Zanim jednak to się stanie, pozwól, że się przedstawię, ponieważ prawdopodobnie nie każdy, kto ogląda to wideo, już mnie zna. Nazywam się Eliza Szeliga-Kraust i od ponad 15 lat zajmuję się edukacją. Swoją przygodę zaczynałam jako nauczyciel klas 1-3 i wychowawca świetlicy, pracowałam też w przedszkolach, jednak na każdym z tych etapów brakowało mi melodyjnych piosenek i zabaw, które zaangażują dzieci, ucząc je przez zabawę. Wtedy nadszedł wrześniowy dzień 2012 roku, w którym zadzwoniła do mnie moja koleżanka Ela z pytaniem, czy znam kogoś, kto mógłby napisać dla niej piosenki do zajęć. I tak odnalazło mnie przeznaczenie. Dziś mam na swoim koncie ponad 100 piosenek, a do nich wymyślonych blisko 200 zabaw, tańców i aktywności. Nauczyciele znają mnie głównie z energetycznych szkoleń muzyczno-ruchowych, które od 10 lat prowadzę pod marką DobEdu. Każdego roku korzysta z nich około 2000 nauczycieli, dzięki czemu moje piosenki i zabawy zna blisko 0,5 miliona dzieci w całej Polsce i za granicą. Współpracuję m.in. z wydawnictwem Bliżej Przedszkola, czego owocem są szkolenia online, artykuły w miesięczniku i publikacja książkowo-muzyczna. Wydawnictwo Bliżej Przedszkola jest też organizatorem jednej z największych, jeśli nie największej, konferencji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w Polsce. Na tej konferencji w 2023 i 2024 roku miałam okazję być prelegentką. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą miałam możliwość szkolić nauczycieli pracujących z dziećmi polonijnymi w całej Europie, a nawet w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Brazylii czy Australii. Działam zarówno stacjonarnie, jak i online, a moje pierwsze szkolenie online w pandemii zgromadziło ponad 2000 widzów. Prywatnie kocham podróże, dlatego przy każdej możliwej okazji razem z mężem i 2 dzieci pakujemy walizki i ruszamy zobaczyć jakiś ciekawy zakątek Polski, Europy lub świata. Z natury jestem poszukiwaczem wiedzy, nie lubię też tracić czasu, dlatego wciąż słucham audiobooków, podcastów, biorę udział w licznych szkoleniach. Znajomi mówią również, że działam jak MacGyver i z każdej kryzysowej sytuacji potrafię znaleźć jakieś wyjście. Ta cecha bardzo przydaje mi się również w pracy zawodowej, gdzie pomagam nauczycielom uczyć i rozwijać dzieci przez zabawę bez wyszukanych pomocy i żmudnych przygotowań, czyli tu, gdzie są i z tym, co mają. Teraz, kiedy znamy się już trochę lepiej, możemy przejść do sedna tego nagrania. Strategia, która pomoże Ci zbudować lepsze relacje z rodzicami Twoich podopiecznych, to strategia VIP. Co kryje się pod tym skrótem? 3 pojęcia: wspólnota, inwencja, perspektywa. Tę strategię stosuję m.in. na zajęciach Klubik DobEdu, które już prowadzę od blisko 8 lat. Na zajęcia przychodzą dzieci razem z dziadkami albo z rodzicami, opiekunami, czasem są to nianie. Każdorazowo pracujemy w oparciu o strategię VIP i przynosi ona fantastyczne rezultaty. Stosowałam ją również pracując w szkole, przedszkolu i sprawdzała się fantastycznie również na tamtych polach. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega ta strategia i łatwiej wdrożyć ją w swojej pracy, koniecznie oglądaj to wideo do samego końca, ponieważ mam dla Ciebie specjalną niespodziankę, która pomoże Ci wprowadzić tęże strategię. Zacznijmy od hasła wspólnota. Tuż po skończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej w klasach 1-3, ale jednocześnie pracowałam w kilku niepublicznych placówkach, gdzie prowadziłam zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na te zajęcia dzieci przychodziły razem z rodzicami. I tu była dla mnie dosyć spora trudność na początku, ponieważ czułam się oceniana, czułam, że cały czas ktoś mnie obserwuje. Z czasem zauważyłam, że to działa zupełnie inaczej. Rodzice, którzy przychodzili na zajęcia ze swoimi dziećmi, zaczęli się coraz bardziej angażować w to, co się dzieje na naszych zajęciach. Dzięki temu wypracowaliśmy fantastyczną wspólnotę. I właśnie to poczucie wspólnoty ludzi zmierzających do tego samego celu pozwoliło nam wypracować świetne relacje. Jakiś czas temu dotarłam do ciekawych badań prowadzonych w 2018 roku przez dr Barbarę Lulek z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przeprowadziła ona eksperyment dotyczący budowania relacji między rodzicami a przedszkolem. Na początku eksperymentu rodzice zapytani o to, jaką rolę pełnią oni w przedszkolu, odpowiadali najczęściej, że są pedentami, że są obserwatorami, ewentualnie pomocnikami. Na czas eksperymentu w badanym przedszkolu zaaranżowano miejsce, które było kawiarenką dla rodziców przychodzących po dziecko, gdy kończyło ono zajęcia przedszkolne. Dziecko z rodzicem mogło tam spędzać wspólnie czas, a studenci organizowali dodatkowe zajęcia dla chętnych dzieci i rodziców. Początkowo zainteresowanie projektem było niewielkie. Rodzice nie przychodzili zbyt często do kawiarenki, ale z czasem zaczęło się to zmieniać. Rodzice zaczęli przejawiać inicjatywę i sami organizowali aktywności dla swoich i innych dzieci. W wyniku tego eksperymentu rodzice w badanym przedszkolu poczuli się pełnoprawnymi uczestnikami życia przedszkolnego. Tymczasem w większości przedszkoli rodzice nie mają w ogóle swojego miejsca. Często przychodzą po dziecko, stają gdzieś na korytarzu, oglądają gazetkę i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. O ile zaaranżowanie takiej kawiarenki na terenie przedszkola może być dość trudne, o tyle warto sobie zadać pytanie, gdzie na terenie mojego przedszkola jest miejsce dla rodziców. Może da się zaaranżować takie miejsce, choćby stolik, 2 krzesełka, gdzie rodzic będzie mieć dostęp do bieżących informacji o dziecku, o tym, co się dzieje na terenie przedszkola i dzięki temu na chwilę chociaż poczuje się na swoim miejscu. Jeśli chcemy prawdziwie dobrych relacji z rodzicami, musimy sprawić, aby oni poczuli się częścią wspólnoty, którą tworzymy wszyscy razem w przedszkolu. Zarówno z przytoczonego eksperymentu, jak i z moich doświadczeń płynie jeden bardzo ważny wniosek. Im więcej wspólnych doświadczeń dzieci, rodziców i nauczycieli, tym większe więzi się między nimi tworzą, a zaangażowanie wzrasta. Aby nasza wspólnota mogła się tworzyć, bardzo ważny jest też przepływ informacji i sprawna komunikacja, jakościowa komunikacja nauczyciela, przedszkola z rodzicem. Drugim z kluczowych elementów dobrych relacji jest inwencja. Tu odniosę się do innych badań, które przeprowadziła pani Grażyna Bielecka z PWSTE w Jarosławiu. Badała ona oczekiwania rodziców względem przedszkola. Okazało się, że rodzice najczęściej wskazywali na organizację ciekawych zajęć, na drugim miejscu znalazła się nauka piosenek i wierszyków, a na trzecim poczucie bezpieczeństwa. Jako nauczyciele wiemy, że aby dziecko w pełni skorzystało z proponowanych zajęć, musi się poczuć bezpiecznie w placówce, więc poczucie bezpieczeństwa z pewnością jest kluczowe. Natomiast skąd u rodziców taki mocny nacisk na organizację ciekawych zajęć oraz naukę wierszyków i piosenek? Moje klubikowe zajęcia opierają się na autorskich piosenkach i wierszykach, których dzieci uczą się na zajęciach, a później utrwalają sobie je w domu. Z ogromną radością obserwuję rodziców, którzy przychodzą na kolejne zajęcia i chwalą się postępami swojego dziecka. Ta radość wynika z faktu, że dla rodzica jest to wyraźny sygnał, że dziecko rozwija swoją pamięć i zdobywa nowe umiejętności nie tylko w domu, ale potrafi się też uczyć w innym środowisku. Na każdych zajęciach klubiku proponujemy również różne formy plastyczne, sensoryczne, ruchowe. Dzięki temu rodzic może obserwować swoje dziecko w grupie rówieśniczej, patrzeć jak ono się rozwija, jak wchodzi w interakcję z grupą. Sam obserwuje takie sygnały, które mogą go czasem zaniepokoić i wtedy konsultuje się z osobą prowadzącą zajęcia. Zupełnie inaczej jest w środowisku przedszkolnym. Tam rodzic nie ma możliwości obserwowania swojego dziecka na tle rówieśników. Dlatego najczęściej odbierając dziecko z przedszkola pyta: a co dzisiaj robiliście? Śpiewaliście może jakąś piosenkę? A powiedz mi jakiś wierszyk. Dlatego właśnie tak bardzo liczy się inwencja nauczyciela, który tak dobierze zabawy, piosenki, wierszyki, że dziecko łatwo je zapamięta i powtórzy rodzicowi, w ten sposób budując autorytet nauczyciela. Oczywiście jest spore grono dzieci, które nawet przy szalonej inwencji nauczyciela nie będzie opowiadać o tym, co się działo w przedszkolu swoim rodzicom. Co wtedy? Wtedy można skorzystać ze strony internetowej, z fanpage'a albo wywiesić plan tygodniowy w kąciku wspomnianym już wcześniej dla rodzica i w tym planie tygodniowym zaproponować na przykład kilka pytań, które może rodzic zadać dziecku, na które odpowiadając dziecko na pewno zahaczy o to, co się fajnego, ciekawego działo właśnie dzisiaj. Trzecim niezbędnym elementem do budowania prawidłowej relacji jest perspektywa. Mówiąc o perspektywie, mam na myśli wzajemne zrozumienie się i rodziców, i nauczycieli. Rodzic przyprowadza do przedszkola swój największy, najcenniejszy skarb. Jest to jego dziecko. Musimy bardzo uważać, w jaki sposób komunikujemy ewentualne trudności tego dziecka. Jakakolwiek ocena dziecka bezpośrednio dotyka rodzica, który również czuje się oceniany. Jeśli na przykład nauczyciel zakomunikuje rodzicowi, a nie trzeba zdiagnozować w poradni, rysunki są bardzo niestaranne i nie potrafi się odnaleźć w grupie, rodzic prawdopodobnie poczuje potok negatywnych uczuć i emocji, które będą towarzyszyły tej chwili. Jeśli natomiast nauczyciel tę samą informację zakomunikuje nieco odmiennie, martwię się o Anię. Zauważyłam, że w grupie nie do końca jest w stanie się odnaleźć. Chciałabym, żeby było lepiej. Poza tym, kiedy wykonuję pracę, są one często niestaranne. Być może wynika to z jakichś trudności, które warto by było na etapie przedszkola przełamać. To jest świetny moment, żeby wypracować sporo umiejętności, które pomogą Ani lepiej później funkcjonować w szkole. Co Pani o tym myśli? Czy obserwuje Pani podobne symptomy w domu? Rodzic, który otrzyma taki komunikat, z pewnością zareaguje o wiele lepiej. Poczuje się zrozumiany i w tym momencie możemy wypracować wspólną perspektywę i o wiele łatwiej współpracować dla dobra dziecka. I teraz pytanie do Ciebie. Czy chciałabyś otrzymać narzędzie, które pomoże Ci wdrożyć strategię VIP i wypracować lepsze relacje z rodzicami Twoich podopiecznych? Mniemam, że tak. W takim razie mam dla Ciebie świetną wiadomość. Skomentuj ten film na blogu dobedu.pl. Jeśli oglądasz to na Facebooku, na YouTubie, przejdź pod link, który jest w opisie tego filmu i na blogu zostaw komentarz, w którym napiszesz, jaką najważniejszą lekcję wyciągasz z tego nagrania wideo. W zamian za to wyślę Ci checklistę. Dzięki tej checkliście z pewnością zbudujesz lepszą atmosferę już na starcie roku przedszkolnego, a jedyne, czym musisz zapłacić, to Twój komentarz na blogu. Także skomentuj ten film i napisz, co najciekawszego, co najważniejszego wyciągasz z tego naszego dzisiejszego spotkania. I mam jeszcze jedną świetną wiadomość. Serdecznie zachęcam Cię do zapisania się na listę priorytetową osób, które wezmą udział w darmowej konferencji dotyczącej prowadzenia zajęć metodą klubiku DobEdu. Dzięki temu, że zapiszesz się na listę priorytetową, otrzymasz zaświadczenie z tejże konferencji, a takiego zaświadczenia już nie dostaną osoby, które zapiszą się później. Przypominam, że komentując ten post, ten wpis na blogu, otrzymasz checklistę, która pomoże Ci zbudować lepsze relacje z rodzicami Twoich podopiecznych. A my widzimy się już w kolejnym nagraniu, gdzie powiem co nieco o zmianach. Do zobaczenia!